mówicie, to żonie, to łapkę z góry. Suby. 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 I ogólnie zaczynamy patrzenie. Dzień dobry, dzień dobry. Witam się dzisiaj z Wami w sobotę. Wy pewnie będziecie mieli poniedziałek, u mnie jest sobota. Słonecznie, trochę tak pochmurnie, ale w miarę jest ciepło. Dzisiaj zaczniemy mój vlog od paczuszek. Michasia mi przyniosła właśnie dwie paczuszki, które zamówiłam, jedna, druga. Więc otworzę przy Was, pokażę Wam, co sobie zamówiłam. Ogólnie to witam serdecznie wszystkich moich widzów. Witam tych nowych i tych, że tak powiem, już będących ze mną jakiś czas. Oczywiście zachęcam tych również, którzy oglądają, a jeszcze nie subskrybują mojego kanału, do kliknięcia w ten jakże wspaniały napis. Bardzo będę wdzięczna. Oczywiście komentarze, łapki w górę. Zachęcam Was do tego. Także jest mi bardzo, bardzo miło, że te subskrypcje idą w górę, oglądalność i te łapki. Także bardzo, bardzo dziękuję. Więc zamówiłam mu kolejny. Miała być niespodzianka, ale jak już będzie oglądał, to na pewno będzie widział. Przyszedł nowy, zamówiłam mu kolejny. Bardzo fajny. Czarny. Tyle, że nie już. Ogólnie to jest kubek nie porcelanowy, tylko ceramiczny. Kubek ceramiczny, taki wiecie, dla faceta czarny. Oczywiście miała być silikonowa pokrywka i jest w środku biały. No i fajne właśnie, jak on się nagrzeje, to jeszcze dodatkowo ma tą tym razem silikonową właśnie taką opaskę, żeby nie, ale super, chyba sobie też taki zamówię. I powiem Wam szczerze, był niedrogi, można go, widzę, że myć w kubek porcelanowy z pokrywą, 390 ml i można go myć w zmywarce. Także fajny. Także proszę bardzo, kochanie, dla Ciebie kubeczek już przyszedł, więc będzie czekał w domu. Kubeczek zamawiałam z Allegro, a że ogólnie lubię Allegro i często zamawiam. I zawsze jest tak, że jak zamawiam coś od jednego sprzedającego, to od razu patrzę, co ma jeszcze fajnego. I sobie zamówiłam jeszcze dodatkowo parę pojemników. Myślałam, że ten pojemniczek będzie trochę większy, ale okej. Taki boks. Czy coś wsypać, czy coś. Myślałam bardziej, że na zupkę będzie, ale trochę mało. Ale jest fajny. I jeszcze miał w dobrej cenie takie właśnie też boksy. I one są, to są trzy pojemniki 1,2 litra. Od razu z pokrywkami, trzy pokrywki. I każdy będzie właśnie taki sam. O. I fajne, bo właśnie też można je i w mikrofali można stosować też te pojemniki w mikrofali i do zmywarki. Także też fajne. I takie akurat właśnie na obiad. Jakąś sałatkę wrzucić. O, tu mi przyszły z firmy Slickline. Akurat zamówiłam, do tej pory miałam balsam do włosów i mi się mega sprawdził. Fajne są, bo one są litrowe, duże, z pompką. Byłam bardzo zadowolona z tego, z tej odżywki balsamu, no do włosów w każdym razie. I byłam mega zadowolona, więc pomyślałam, że zamówię sobie jeszcze szampon. A że już odżywka też mi się kończyła, to zamówiłam to i to. Także mam dwa produkty, mam balsam właśnie, ten, który używałam, i mam szampon. Balsam tak pięknie pachnie, że zawsze jak wychodzę z łazienki, to cały dom jest po prostu w tym zapachu balsamu. Przywitaj się, Gusia. A tym, rozumiem, tym, co rozpakuję, to mama do ciebie, było miło. I mam jeszcze taki różowy kremik, bo
balsam. Balsam, mama, mnie też posmaluje. Mama. Nie wiem, zobaczę. I ma taki balsamek. I teraz drugie, to jest opielanie. O, mam. Opielamy balsamik długi. Balsamik jest kolorowy, więc taki balsam kolorowy. O! Kolorowy, co nie, mama? Kolorowy, no. Przepięknie pachną. Wiem, jak balsam pachnie, więc... Mega. Jeżeli ktoś korzysta, to, to napiszcie, czy jesteście też tak bardzo zadowoleni. Balsamu to takim mamusia ci ostatnio myła włoski. Odżywką taką, nie? A teraz szampan, mam nadzieję, mam nadzieję, że będzie tak samo pachniał. Nie, jest trochę inny ten zapach, ale też bardzo ładny. I to jest szampon do włosów z jedwabiem Slick Line Repair. Mogę? Co? Powąchować. No, powąchować możesz. Ładnie. A jest to taka skrzyneczka, ja tak. To nie zbi. Bo tata znowu nie będzie miał. I ogólnie ta szklanka kosztuje 2%. Ja widziałam mi książeczki. Ja mam taką książeczkę u Mikołaja. I tam jest taka książeczka od tego. I mam jeszcze takie. No i oczywiście z tego względu, że ja to zamawiałam przez Allegro, zobaczyłam, co jeszcze fajnego jest na tej stronie u tego sprzedającego i zamówiłam sobie z Eveline'a dwa balsamy. Poczytałam sobie dużo i właśnie... Mama! No i właśnie wpadłam na ten Eveline Slim Extreme 4D Scalpel. Zobaczymy, niby jest bardzo... A ten pinik jest... Formuła rozgrzewająca. To też właśnie czytałam, że on bardzo rozgrzewa. No, także będę mogła już sobie dzisiaj go użyć. A drugi balsam, który sobie wzięłam, to też jest serum. A ten pinik? Do ujędrnienia biustu. Także zobaczymy, zobaczymy, mają bardzo dobre opinie, a czy u mnie się sprawdzi i zniweluje mi niedoskonałości, których no trochę jest, zobaczymy. Że to tyle z moich paczuszek, dzisiaj jeszcze zaplanowałam sobie, że muszę ogarnąć u Michaliny w pokoju Igi zabawki, więc zostańcie ze mną dłużej i zróbmy razem porządek Igusi w zabawkach. Także zapraszam. Także tak jak mówiłam, tak zrobię. Dzisiaj bierzemy się z dziewczynkami. Tak, za sprzątanie. Musimy zrobić miejsce w tych półkach. Tutaj powyrzucać to, co niepotrzebne, żeby Igusia mogła się przenieść z ubraniami z naszej sypialni. Do tego pokoju. Także Iga się wyprowadza od nas, ale najpierw musimy zrobić miejsce i poukładać, poporządkować te zabawki, żeby było miejsce na te ubrania. Także umie chodzić. Także zaczynamy. Jedna szuflada pusta. Nie wiem, co powiedzieć znowu. Misia, weź tą pomadkę tutaj jedną. Bo tam znalazłyśmy aż trzy. Trzy? Albo dwie. Dobra, teraz trzeba powoli to składać. Już się zmęczyłam.
tą ręką jeszcze pod i pod kolanem masz tam tu. O, patrz, tu było jeszcze. Ręka. Gotowy już obiad. Iga to w ogóle ma więcej torebek niż ja. I ja. Gdzie tu im pokładać te torebki? Chyba jeszcze ona ten. Bo ona jeszcze się ma torebki. No. Taką ma torebkę. Dziczka. Taką ma torebkę. Dziczka. A w tym ma jeszcze torebki. Chodź obiad. Moje. Lidia. Lidia, chodź obiad za mną. Weź to też są fajne kredki masz. A to dla Igi, bo ja nie potrzebuję kredek. A to są uszy i kontakty. Ja potrzebuję właśnie takie minipisy. Ja je wtedy kupiłam, ale nie wiem, gdzie jest reszta. Mam tylko dwa. Junia, tego ma jakiś dyplom przedszkolaka i usi. Nie. Była dwarka słuchawek. To jest w ogóle Michalinka malutka. Michalinka malutko możemy tam dać. Następna ramka tam na ten, na górę. I tatusia z mamusią schowałaś? Takie piękne zdjęcie tatusia i mamusia. O, proszę bardzo, takie zdjęcie schowało. No. Czemu jest to zdjęcie wszystkie? To było tak ładnie wygląda jak to zdjęcie. Także tak wygląda etap końcowy. Porządek zrobiony. W tych pojemnikach tutaj. Ojejku. Już rozwalam. Dzień dobry. Poczekaj, Iguniu, poczekaj. W tych pojemniczkach zostały tylko bardzo małe ilości tych już zabawek. Plus jeszcze tutaj w kartoniku wszystkie te właśnie zabawki mini od psiego patrolu, po wszystkie inne malutkie. I tu mamy już właśnie, będzie wolna szuflada. Tu mamy już półeczki też puste. I tutaj są też puste na twoje ubranka, Igusia. I plus jeszcze dodatkowo mamy przygotowaną szafę na wiszące i jakieś tutaj bluzy, spodnie. O, także tak ten cały słupek jest też, będzie Igi. Michasia ma tutaj swoją wystarczającą szafę. I co, Igusia? Znalazłam ci super ekstra puzzle? Ekstra, bo dzisiaj układamy puzzelki. Kajtek, wyjdź. Kajtek też chce układać. Nie, Kajtuś? Także cały dzień w sumie można powiedzieć sprzątania. No to układaj. Także dzisiaj kończymy tylko na tym porządku zabawkowym. Jutro myślę, że o ile będę w stanie. Trochę się dzisiaj, nie powiem, przemęczyłam. Ale mam nadzieję, że jutro już przeniosę jej te ubrania. Że będzie już tu miała poskładane te ubranka. Także myślę, że jakiś króciutki filmik też nagram. Więc zapraszam Was do następnego mojego vloga. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia.